Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i druga część spotkania już po spacerze, bo nasz krótki spacer z księdzem Zygmuntem Luwienieckim za nami i podczas tego spaceru, księże Zygmuncie, narodziło nam się kilka refleksji związanych właśnie ze sportowcami, z którymi ksiądz bardzo często także przez wiele lat się spotykał. Dla sportowców to też taki trudny czas, zwłaszcza dla tych, którzy na przykład zmagają się z kontuzjami, dla tych, którzy przez wiele dni, tygodni, miesięcy nie są w domach, przyjeżdżają. Te święta mają dla nich ogromne znaczenie. Jak ksiądz wspomina takie spotkania ze sportowcami, bo z wieloma z nich właśnie ksiądz właśnie w tym okresie świąteczno-noworocznym przecież rozmawiał. Oni mają bardzo wrażliwe dusze, w tym, co widzimy czasem na boisku twardziela, czy gdzieś na zawodach. A to są ludzie jednak o głębich sercach. Tak, mieli swoje problemy, czy mają swoje problemy i z tymi problemami zwracali się do mnie. Ja doszedłem do wniosku, że tą atmosferę świąt Bożego Narodzenia trzeba przenieść również na grunt sportowy. Dlatego też postanowiliśmy organizować te opłatki ludzi sportu Opolszczyzny. Nigdy bym nie przypuszczał, że będą się cieszyły taką popularnością. Odbywały się zawsze niekiedy w drugi dzień świąt, niekiedy w Trzech Króli, wtedy kiedy poszczególnym drużynom pasowało to spotkanie. Kiedy były też i noworoczne takie spotkanie, i noworoczne te spotkanie, podczas których pamiętam od samego początku prowadził jako moderator redaktor Donat Przybylski. Przychodzili wszyscy, przyjeżdżali sportowcy. Ja pamiętam Bartosz Kurek jako mały chłopak swoim ojcem przyjechał i powiedział tak, to był jeszcze nastolatek. Tak, nastolatek, ale był wysoki. Ja pytam, Bartek, a kim ty będziesz? Myślałem, że powie księdzem, to nie, a mnie nie, będę siatkarzem. No i został. Pamiętam na jednym z opłatków, cały Mostostal, Azoty Kędzierzyn Koźle z obecnym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastianem Świderskim, byli w większości opolscy sportowcy. Jednym z tych, którzy nie opuścił żadnego opłatka, był świętej pamięci były mistrz świata na żużlu Jerzy Szczakiel. Tak, co więcej, Jurek przychodził zawsze pierwszy. Tak, Jurek przychodził zawsze pierwszy. Tak. A i często on, ostatni wychodził. I zawsze dostawał karteczkę do czytania, bo była modlitwa wiernych, podchodzili poszczególni sportowcy i on kiedyś był taki moment, że ja mu tej karteczki nie dałem, to on miał pretensje do mnie i dopisaliśmy. Także było bardzo radośnie, też dzieliliśmy się opłatkiem, zapaliliśmy zimne ognie. No i później, jak było bardzo zimno, to spotkaliśmy się w salce na gorącej herbacie, żeby mogli sobie porozmawiać. To było całe takie szerokie spektrum sportowe Opolszczyzny. Ja byłem niezwykle ukontentowany. Ja pamiętam pierwszy opłatek ludzi sportu, wczesny biskup Gliwicki Wieczorek, gdy mu sztangiści podarowali małą sztangę, on jedną ręką podniósł, ja mam do dziś te zdjęcia. To była przepiękna atmosfera, taka naturalna atmosfera. Byli działacze, dziennikarze. No też to chyba ważne właśnie, że te spotkania przecież przez tyle lat one trwają, to jest ćwierćwiecze. To, że ksiądz profesor Jerzy Kostosz kontynuuje te spotkania, prawda? Tak, to jest też chyba piękne. Ja się cieszę, ponieważ ja już później ze względu na moją niepełnosprawność kapelanem sportu opolskiego został ksiądz dr Jerzy Kostosz, który w sposób niezwykle umiejętny i szerszy organizuje te spotkania i żywię nadzieję, że one będą bo jeszcze do dziś mam telefony, a kiedy będzie opłatek ludzi sportu, bo nie mają telefonu tam, gdzie ja mówię, ksiądz Jurek wszystko ogłosi. No i tutaj porozmawiajmy o tej idei, bo to jest ten moment, kiedy rzeczywiście, tak jak mówiłem na początku, dla ludzi sportu to jest też moment gdzieś ułożenia sobie w głowie czegoś na cały rok dla nich. Oni przecież czasem mówią, że na tych 365 dni potrafią 250 dni być w treningach, w zawodach, w wyjazdach, nie widzieć się z rodziną. Ten okres świąt jest chyba bezcenny dla ludzi sportu. Tak, tak. I na to zwracali uwagę i ja również. Ksiądz Jurek też na to zwraca uwagę. Oni
w tym cyklu treningowym, często na obozach, no i ten czas świąteczny jest dla nich tym czasem rodzinnym, w sensu stricto, ale i rodzinnym w sensie sportowym. No i bardzo często w tym czasie też jest ten moment taki, o którym mówimy, tego duchowego wsparcia. To jest bardzo ważna rola też księży, kapłanów, kapelanów właśnie ludzi sportu, bo wiem, że to nie jest takie łatwe i oni przychodzą i przychodzili do księdza i były to wielkie postaci opolskiego sportu, no, żeby gdzieś tego wsparcia dodatkowego, mentalnego także otrzymać. Tak, bardzo często się to zdarzało, ale robiłem, czy robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby im pomóc. To były często prośby natury duchowej, ale i zaświadczeniowej. Robiło się wszystko, żeby im pomóc. Oni byli bardzo szczęśliwi, że mając przed sobą ciemną plamę, nagle widzą światełko w tunelu. I to w jakiś sposób procentuje do dnia dzisiejszego. Trudno nie porozmawiać także z księdzem prałatem o księdza tych sportowych dokonaniach. Mówił już ksiądz wczoraj, grał w hokeja, grał w piłkę, no ale do dziś ta sportowa żyłka została. Ksiądz uczestniczy w pięknych różnego rodzaju zawodach, chociażby takich jak przez lata ksiądz prowadził ogromne dzieło, 25 lat wspaniałego spotkania właśnie dla sportowców niepełnosprawnych, najlepsi z najlepszych. Ksiądz przyjeżdża na rodzinne spotkania w Strzelcach Opolskich, na rodzinne kibicowania i to też jest niezwykle ważne i istotne, że sport ciągle zajmuje u księdza istotną rolę. Tak, oczywiście dzisiaj przebywając w domu księży emerytów, próbuję tych księży starszych, już schorowanych, motywować. Powiedziałem, słuchajcie, Kani, robimy jedenastkę, będziemy grali w piłkę nożną na Odrę Opole. I niektórzy biorą to i zaczynają ćwiczyć i ja wiem, że no, trzeba ich motywować, a z drugiej strony ta praca wśród niepełnosprawnych, tak jak ostatnio w Turawie, w jakiś sposób procentuje. Ja się czuję tutaj nie tyle może dowartościowany, ile jako osoba niepełnosprawna staram się przezwyciężać swoją słabość. Nawet w Strzelcach Opolskich już o kulach postanowiłem strzelać do karnej. Tak. No wszyscy pamiętamy to wydarzenie. Tutaj ksiądz ma ogromnego ten duch i hart ciągle tej woli walki. To co z ulubionym sportem, ulubionym klubem, ulubioną dyscypliną? No nie mogę księdza nie zapytać. Ja wiem, że ta piłka zawsze z księdzem jest związana, ale ksiądz przez swoje życie miał możliwość spotkania największych ludzi sportu ze sobą, rozmawiania z nimi, dyskutowania, też dawania też jakichś wskazówek tym ludziom, czyli co, piłka jednak numerem jeden? Tak mogę powiedzieć, piłka numerem jeden, siatkówka w dalszej kolejności, no i wiele innych sportów, ja się oczywiście, piłka ręczna, podnoszenie ciężarów, ale jednak to najbardziej czuję. No i po dzień dzisiejszy spotkania, jak tylko to jest możliwe, z sportowcami, którzy no chcą tych spotkań, po prostu chcą się poradzić, doradzić, coś i tak dalej. I to jest dla mnie jako samorealizacja swojego duszpasterskiego celu. No a jak był ksiądz młodzianem, to byli pewnie idole sportowi. Kogo za wzór sportowy zawsze ksiądz miał, a kto dzisiaj jest takim bohaterem też sportu dla księdza? Dawniej takim bohaterem był dla mnie świętej pamięci trener mój Grzos Engelbert Jarek, którego odwiedziłem kiedyś w Niemczech. Mało odprowadziłem na wieczny spoczynek, bo ta przyjaźń pozostała. No a dziś tych idoli no, jest kilku. Dla mnie taką postacią numer jeden to jest Kuba Błaszczykowski. Jego cechy charakteru, wartości, które wyznaje Łukasz Piszczek, no i wielu innych, którzy no mają w sobie to coś. Mają w sobie to coś i dają przykład młodszemu pokoleniu, że tą drogą warto iść.
No to na koniec, dziękując, składam, mimo że to powolutku nam ten drugi dzień świąt też już się będzie dobiegał tej drugiej części dnia, to składam w imieniu całej redakcji najlepsze życzenia. No a prosiłbym księdza też o złożenie życzeń naszym opolskim sportowcom z Opola, także i z całego regionu, bo ksiądz jest dla nich wszystkich z postacią rozpoznawalną. Dziękuję serdecznie za te życzenia. Odwzajemniam wszystkim słuchaczom, wszystkim tym, którzy nie tylko sportem się interesują, ale i przeżywają te święta Bożego Narodzenia. Ja zawsze to często jak mantrę powtarzam. Chciałbym, aby ten nowonarodzony symbolicznie Chrystus rodził się również w Betlejem naszych, ale i waszych serc. I te piękne życzenia składał Państwu ksiądz prałat Zygmunt Lubieniecki, wieloletni kapelan sportu opolskiego. Bardzo dziękuję za świąteczne spotkanie. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.